Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie ministrze Wójcik, prawo zwyciężyło? O czym wy brydzicie? Kazaliście, w zasadzie przekazaliście Poczcie Polskiej, zwykłej spółce, która nie jest żadnym urzędem, żadnym organem, przekazaliście jej całą bazę PESEL, a następnie kazaliście tej poczcie, by łamała prawo i namawiała do łamania tego prawa wszystkie samorządy. Wysyłali zapytania do samorządów o kolejne przekazywanie danych obywateli, wyborców, które były wysyłane jakimiś zwykłymi Excelami poprzez pocztę e-mail. No po prostu takiego bałaganu, anarchii to w Polsce dawno nie widzieliśmy. Teraz to chcecie to wszystko zalegalizować. Prawda jest taka, że nie tylko łamaliście prawo, nie tylko namawialiście do łamania prawa, ale jeszcze namawialiście do namawiania do łamania prawa i w konsekwencji tego niektóre samorządy niestety dały się wam nabrać i to prawo złamały w oczywisty sposób, wysyłając dane własnych mieszkańców pocztą e-mail w jakiś Excela. Tak się po prostu nie robi. Ktoś za to powinien odpowiedzieć.